Zapraszam na krótką rozmowę z kustoszem Bocheńskiego Muzeum imienia Stanisława Fischera w Bochni, a zarazem wnuczką pana profesora, panią Janiną Kersek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki zabytek tak zwanej starej Bochni uważa pani za najcenniejszy? To jest bardzo trudne pytanie, ale myślę, że jest to Bocheńska Kopalnia Soli. Jest to kopalnia działająca od średniowiecza, właściwie do XX wieku była czynna produkcja w tej kopalni. W tej chwili pełni funkcję jako uzdrowisko, ale jest to bardzo cenny zabytek. Kopalnia, jej podziemne wyrobiska i całe nazewnictwo związane z funkcjonowaniem kopalni przez 700 przeszło lat, a więc nazwy szybów, już nieistniejących, te nazwy przejęły inne obiekty, są to również nazwy ulic w Bochni, ale upamiętniają górniczą przeszłość miasta. Właśnie a propos kopalni, co roku w podziemiach jest organizowana pasterka. Jakie to ma znaczenie dla nas mieszkańców Bochni? Ja myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. To jest bocheńska tradycja. Górnicy z racji swojej pracy byli społecznością bardzo pobożną, dlatego że każdego dnia było zagrożenie życia. I w związku z tym pobożność górników była czymś naturalnym i ona miała różne formy, przejawiała się w różny sposób, między innymi również i w taki, że co roku odbywała się pasterka. W 1987 roku spłonęła dzwonnica przy kościele świętego Mikołaja, no teraz już bazylice. I teraz toczą się o to spory. Czy ta dzisiejsza, obecna już odbudowana dzwonnica powinna być nadal zaliczana do zabytków Bochni? Co pani o tym sądzi? Ja sądzę, że tak. Jest to wprawdzie replika sporządzona bardzo wiernie, zrekonstruowana po pożarze dzwonnicy 8 października 1987 roku. Została sporządzona dokumentacja i odtworzono ją idealnie. Myślę, że bez tej dzwonnicy krajobraz Bochni bardzo wiele by stracił. Ona tak wrosła w pejzaż miasta, że trudno sobie wyobrazić, żeby jej nie było. I nawet jeżeli jest repliką, to bardzo dobrze, że ona jest. Parę lat temu powstał solny szlak NACL. Może coś pani nam powiedzieć na ten temat? Tak, myślę, że to był też bardzo dobry pomysł, dlatego że ten szlak prowadzi do poprzez obiekty salinarne od szybu Sutoryc do szybu Kampi przez miasto i zaznaczone są ważne miejsca, gdzie kiedyś były szyby, gdzie są obiekty salinarne i dla kogoś, kto idzie tym szlakiem, na pewno dotrze do wszystkich ważnych miejsc związanych z górnictwem bocheńskim. Wiem, bo sama byłam na spotkaniach czwartkowych organizowanych właśnie przez Muzeum w Bochni, które pani prowadzi i w nich uczestniczy. Jak zachęciłaby pani nas, młodzież, żeby przyjść na takie spotkanie i posłuchać? Nie wiem, jak bym zachęciła, ale wiem, jak myśmy zachęcali 20 par lat temu i już prawie będzie 30 niedługo. Zaczęliśmy spotkania w 1983 roku i no przede wszystkim reklamujemy je. Wysyłamy zaproszenia do ludzi, ale też i do szkół, zachęcając młodzież. I wytworzyła się przez te wszystkie lata taka klientela, która już bez większej zachęty przychodzi. Ale również w pierwszych latach robiliśmy już niespodzianki dla naszych gości. Losowane były nagrody. Były różne no, takie atrakcyjne niespodzianki, które miały zachęcić do przychodzenia do nas. Myślę, że regionalne tematy są w szkole preferowane i można pewne wiadomości wykorzystać tak na lekcjach historii, jak na lekcji geografii czy języka polskiego. I myślę, że to jest ważne. Dziękuję, że poświęciła nam pani swój cenny czas.